Dzisiaj kolejny odcinek o tym, jak możemy zbudować wartość w oczach klienta, zanim jeszcze rozpoczniemy z nim współpracę. Jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków, to zachęcam cię, zajrzyj do nich najpierw, żeby mieć pewien kontekst tego, co tutaj omawiamy. A dzisiejszym tematem będzie wizyta referencyjna, czyli rozwiązanie, które znakomicie funkcjonuje w branży produktów, chociaż jest możliwe do zastosowania również w branży usługowej. Od lat ja je znam w szczególności, bo sam je stosowałem i też pracowałem w branżach przemysłu, urządzeń przemysłowych, gdzie takie wizyty referencyjne są często sposobem na to, żeby właśnie zbudować wartość w oczach klienta. Jak to wygląda? Wracam do przykładu klienta A, który jest Twoim dotychczasowym, obecnym, aktualnym klientem i klienta B, który jest potencjalnym klientem. Kontaktujemy klienta A z potencjalnym klientem B, o ile oni są z różnych branż, a najlepiej jeszcze z dość różnych obszarów geograficznych, pod kątem tego, żeby umówić trójstronną, czyli my tam też jesteśmy, trójstronną wizytę referencyjną, żeby pokazać, jak dane urządzenie nasze, obudowane naszą obsługą, serwisem, tym wszystkim, co jest potrzebne do tego, żeby one dobrze funkcjonowały u klienta A, może zafunkcjonować u klienta B na podstawie tego, co B zobaczy w zakładzie produkcyjnym A. Czyli pokazujemy wdrożenie już po jakimś czasie, pokazujemy efekty, dajemy możliwość spotkania się nie tylko z nami, bo to już klient potencjalny B pewnie robił, ale też z naszym klientem A, który miał być może podobne wątpliwości czy trudności jak klient B i rozwiązał je za pomocą naszego urządzenia. Jeżeli myślimy o usługach, to często możemy też zaprosić potencjalnego klienta B, jeżeli jest zgoda naszego dotychczasowego klienta A na taką realizację. Na przykład ja to robię w zakresie dnia szkoleniowego albo jakiejś części, jakiejś sesji, gdzie potencjalny klient B za zgodą klienta A siedzi sobie na sesji przez 2 godziny, ponieważ nie jest to jego branża, nie jest to jego teren, więc nie ma żadnej szansy na to, żeby coś się tutaj wymsknęło takiego, co mogłoby utrudnić relacje klienta A i klienta B. Wizyta referencyjna. Pomyśl o tym, zobacz, jak to może u Ciebie zadziałać, zobacz, że jest to sposób na zbudowanie wartości, zanim jeszcze zaczniesz współpracować z klientem potencjalnym B, a jednocześnie pokazuje, w czym jesteś dobry, jak rozwiązujesz problemy, dlaczego działasz praktycznie, czy można Tobie ufać, czy dotrzymujesz słowa, czy jesteś człowiekiem, z którym warto współpracować. Wszystkiego dobrego, to były moje dzisiaj 3 minuty.